Wielkie otwarcie Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich w Zamku w Kończycach Małych miało miejsce dokładnie 10 stycznia bieżącego roku. W ofercie oprócz zwiedzania znalazł się również cykl spotkań historycznych. Muzeum nie zdążyło się jeszcze dobrze rozkręcić, a już w kwietniu zostało zamknięte. Miało to związek ze zmianami władzy w jednostce prowadzącej. Po kilku miesiącach przerwy Noszak wraca jednak do Kończyc. Ponowne otwarcie będzie miało miejsce w sierpniu. Teraz muzeum będzie zarządzała Fundacja Dziedzictwa Księstwa Cieszyńskiego na czele z etatowym Noszakiem, czyli Władysławem Żaganem. Spotykamy się w miejscu, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu działało Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich. Teraz tego muzeum nie ma, ale znowu będzie za niedługo. Powinniśmy w sierpniu przywrócić wszystko do normy i znów opowiadać tutaj historię Piastów Cieszyńskich. Udało nam się wygrać w przetargu tutaj zamek w Kończycach Małych, część zamku w Kończycach Małych, w której znowu przywrócimy restaurację, gościniec u Noszaka oraz Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich. Nasza Fundacja Dziedzictwa Księstwa Cieszyńskiego przede wszystkim będzie się też zajmowała, czy zajmuje się promocją historii, kultury i tradycji Śląska Cieszyńskiego w dawnych granicach księstwa, a więc księstwo miało różne granice w różnych epokach, więc możemy promować nawet historię Oświęcimia czy Zatora, bo i te swego czasu należały do naszych książąt cieszyńskich. No i tak jak wspominałem, sierpień to gdzieś będzie ta data otwarcia ponownego tego miejsca, żeby znów służyło mieszkańcom nie tylko tutaj Kończyc Małych, ale też całego regionu i zagranicy. Czyli uspokajamy naszych widzów, wraca muzeum. Muzeum wraca, ono też wróci w trochę zmienionej formie. Myślę, że jakieś nowości się pojawią i coś nowego pokażemy, ale jeszcze też nie będę zdradzał dokładnie czego. Myślę, że warto tutaj przyjechać, zobaczyć, śledzić przede wszystkim naszego Facebooka, Instagrama, bo tam pojawią się informacje o otwarciu. No właśnie, będą też takie spotkania tematyczne, tak jak to było wcześniej? Spotkania będą nadal prowadzone tak, jak były zaplanowane. Te wrześniowe, październikowe, listopadowe i grudniowe to odbędą się w tych datach, w których miały się odbyć. Rozumiem, że teraz jest ten czas, żeby ponownie przygotować to miejsce właśnie, żeby to wyglądało tak, jak to ma wyglądać. Dokładnie tak. No to jest tam gdzieś kwestia kilku dni. Kwestia kilku dni, no ale macie plany znacznie szersze. Z tego co wiem, to we wrześniu ma się tutaj odbyć turniej rycerski. No tak, tak jak mówiłem na otwarciu też muzeum w styczniu, że może jesteśmy muzeum niewielkim i tak jak Piastowie też zarządzali niewielkim księstwem, ale mieli wielkie idee, to my też mamy wielkie idee i organizujemy turniej rycerski, międzynarodowy turniej rycerski tutaj w Kończycach Małych, 8, 9, 10 wrzesień. Połączymy go też z różnymi nowymi inicjatywami, szlakami turystycznymi. Na razie jeszcze nie będziemy zdradzali jakimi, bo to będzie niespodzianka, trochę zmieniona formuła turnieju i samych Dni Noszaka. No, czyli Dni Noszaka pozostaną tutaj na Śląsku Cieszyńskim w takiej innej troszeczkę odsłonie, tak? Dokładnie, w całkiem nowej odsłonie, bardziej historycznej i chyba ciekawszej i zwracającej uwagę na no, dawno już zapomniane wątki z historii i tradycji oraz kultury Śląska Cieszyńskiego. No właśnie, to jest najważniejsze, czyli jeszcze raz tutaj przypomnijmy, gdzie Was śledzić, jaką stronę odwiedzać, żeby na bieżąco mieć te wszystkie informacje. Jedna ze stron to będzie Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich, a druga gościniec u Noszaka. Wstęp będzie płatny do muzeum, tak jak to było, te 10 zł? Tak jak było, pozostanie. Może jakieś akcje będą, kiedy będzie darmowe zwiedzanie, ale to jeszcze wszystko przed nami. Na razie też jeszcze nie chcę zdradzać dokładnych planów, bo to wszystko wyjdzie w praniu. Czyli czekamy na sierpień, wtedy wielkie otwarcie Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich, tak? Tak, serdecznie zapraszam.